drodzy przyjaciele i przyjaciółki, drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam tutaj w sercu Sławkowa. Przed momentem byliśmy w przepięknym obiekcie w Austerii. Teraz jesteśmy w nie mniej pięknym, a na pewno gościnnym obiekcie, o którym nieco więcej opowiedzą nam mieszkańcy Sławkowa, a wśród nich burmistrz tego miasta, Rafał Adamczyk. Ja pozwoliłem sobie ominąć ten tytuł, pan burmistrz i tak dalej, no bo sami widzicie, mam uszelkę, bo jest to nasz kolega ze stowarzyszenia, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg Świętego Jakuba w Polsce. I no cóż, ja nie będę tutaj się rozgałęział, że się tak wyrażę, Rafał. Okay. Dzięki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie Emil zdradził tę tajemnicę, ale no, sam mu przypomniałem, że to nie jest przypadek. Nie jest przypadek, tak jest. Cieszę się bardzo, że możemy Was gościć na spotkaniu, ale też zaraz potem na walnym zebraniu i na rozmowach na temat Drogi Świętego Jakuba w Sławkowie. Jesteśmy na drodze Świętego Jakuba, na Viareggia i ogromnie się z tego cieszymy, ponieważ naprawdę bardzo wiele osób podąża tą drogą. Coraz więcej osób, nawet przez ten nasz skromny Sławków, przechodzi, właśnie mówiąc, jest pielgrzymem na drodze Świętego Jakuba, szuka noclegu, szuka wsparcia. Cieszę się bardzo, że tak licznie przybyliście. W zasadzie jest z każdego kierunku w Polsce, z tego co wiem, różnymi środkami transportu, to też wiem od Emila. Cieszę się bardzo, że przybyliście. Dzisiaj część prezentacji naszego miasta, natomiast w dniu jutrzejszym po mszy świętej w niedzielę też pani Basia poprowadza Was i popowiada Wam na temat tego, co się dzieje w Sławkowie. Przy okazji też chciałbym Państwu przedstawić panią Magdę, która jest szefową tego miejsca w różnych wymiarach, też zarówno od sprawy historycznej, ale również od artystyczno-plastycznej. Pan Janusz Mróz jest szefem naszego refratu w Urzędzie Miasta, który też zajmuje się kwestiami turystyki. Oczywiście w naszym przypadku rozumiemy też turystyki tej duchowej, bo wiadomo, że Droga Świętego Jakuba ma dwa wymiary dla każdego z pielgrzyma. Także witam jeszcze Was bardzo serdecznie i już więcej nie zanudzam, bo mógłbym bardzo dużo mówić, to na pewno. To teraz znam. Tak jest. Kolej. Ja też Państwa serdecznie witam w przybytku historii i sztuki, czyli w dziale kultury dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury. Znajdują się tutaj ekspozycje stałe dotyczące historii, tradycji Sławkowa, także jest przepiękna galeria sztuki, do której za chwilę zejdziemy, chociaż ta sala jest częścią również tej galerii. Budynek, w którym znajdujemy się, jest to również, jak Pan powiedział, zabytkowa, także piękny budynek z 1870 roku tutaj na tej belce środkowej. Państwo możecie tu koło lampy zobaczyć datę 1780 rok. 1870. Należał ten budynek do rodziny Piekoszewskich, rodziny garncarskiej tutaj w Sławkowie. A później w roku 1874 budynek został zakupiony przez Franciszka Kuca na potrzeby mieszkalne, a także do prowadzenia tutaj w tym pomieszczeniu na początku był sklep kolonialny, gdzie można było kupić wszystkie towary. Budynek znajdował się w rękach rodziny Kuców do lat jeszcze 70., po czym w tym okresie został sprzedany przez ostatnią właścicielkę, panią Stanisławę, miastu Sławkowowi i w latach 80. został tutaj wyremontowany, lata 86-7 i przeznaczony na potrzeby muzealne, dlatego że wtedy 1 maja 1987 roku otworzono tu ekspozycję stałe i funkcjonowało Muzeum Regionalne, które to muzeum przejęliśmy wraz ze zbiorami od Towarzystwa Miłośników Sławkowa. Obecnie funkcjonuje to muzeum w ramach działu kultury dawnej. I za chwilę Państwa, już właściwie Państwa zapraszam do zwiedzania ekspozycji stałych, ale skoro jesteśmy jeszcze w tej sali, to chcę tylko powiedzieć, że w tej chwili na ścianach naszej galerii
przygotowujemy nową ekspozycję, właściwie wystawę pani Ireny Wiltosińskiej z Dąbrowy Górniczej, która jest również członkinią Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia w Będzinie i 10 kwietnia o godzinie 17 właśnie w przybytku sztuki w Wydziale Kultury Dawnej będzie otwarcie wystawy, na które to otwarcie serdecznie Państwa zapraszam. To teraz przejdziemy na stronę przeciwną, tam są ekspozycje stałe, więc Państwu, chociaż jest bardzo krótki dzisiaj czas, to tak tylko niewiele powiem o historii Sławkowa, a reszty jutro. Właśnie 25 lipca raz w roku odbywa się tu uroczysta msza święta dla wszystkich parafian, ale chcę powiedzieć, że przez prawie 9,5 roku przychodziłam do tego kościółka, do 2000 roku. Należałam tutaj do grupy takiej modlitewnej, która przez prawie 10 lat spotykała się tutaj zawsze we wtorki po południu i modliliśmy się. A kościółek stoi na krypcie starego kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, który to kościół w 1298 roku ufundował ówczesny właściciel, biskup Jan Muskata, i jest dokument, który właśnie mówi, że funduje kościół i sprowadza też zakon duchaków i kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, który funkcjonował tutaj. Wokół były zabudowania duchackie, klasztorne. Duchacy opiekowali się, byli to szpitalnicy, którzy opiekowali się chorymi górnikami, którzy pracowali w kopalniach sokłowskich i stracili zdrowie. Oni tu pielęgnowali, bo przy kościele był taki szpital, przytułek. I ten kościół spłonął. Ale dokładnie nie wiemy, bo w tym okresie pan Jacek Pieszek twierdził, że on spłonął w 1455 roku w wyniku najazdu nieopłaconych zaciężnych wojsk takiego morawsko-polskich Jana Świeborowskiego i niejakiego Stosza. Natomiast jeszcze był pożar, który w 1498 roku do fundamentów strawił wszystkie domy sławkowskie, więc pod koniec XV wieku kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi przestaje istnieć. Tutaj w tym miejscu jest krypta. I kiedyś byliśmy tacy ciekawi, kiedy na początku mojej pracy zawodowej namówiliśmy konserwatora wojewódzkiego, pana Jacka Pierzaka, żebyśmy mogli wejść do tej krypty, zobaczyć, jak ta krypta pierwotnie kościoła świętego Jana wyglądała. No i weszliśmy, ja weszłam, bo pan Jacek nie wszedł. Ja weszłam i okazało się, że ta krypta jest wtórnie obudowana współczesną ścianą cyklaną. Mówiono nam, że tutaj Żydzi ukrywali w czasie okupacji się i jakieś swoje towary, natomiast
nie dotarliśmy do tej pierwotnej krypty, która jest pod kościołem. Tu w części zachodniej znajdują się też, jest cmentarz tego pierwszego duchackiego kościółka i tam pochowani są no, nawet jakiś rycerz zakonnik. Natomiast na tym cmentarzu stoją właśnie te domy. Jak widzicie i spojrzycie Państwo na prawo, to właśnie stoją domy i ludzie teraz właśnie dopiero opowiadają, ujawniają nam, że jak dokonują, tam jeden pan właśnie dokonywał jakichś wykopów na podwórku, to natrafił na grób rycerza, dokładnie go opisał. A kiedy studenci, bo to udzielał wywiadu studentom etnografii, którzy tutaj byli kilkanaście lat temu, to jak go zapytali, no a co się... Panie, jak ja go odkryłem, to wszystko się rozsypało, ale świetnie opisał, w jakiej zbroi leżał i tak dalej. Natomiast ludzie tu dookoła nam właśnie opowiadają, że natrafiają na jakieś stare fundamenty, że ich domy stoją na jakichś starych fundamentach dawnych zabudowań klasztornych. A jeden nawet pan mi opowiadał, że kiedy budował dom w latach 50., to właśnie jego dom też stoi na jakichś starych fundamentach, to natrafił w czasie budowy na przykutego do ściany jakiś szkielet. Taka jest prawda, że ludzie dopiero po latach ujawniają jakieś rąbki tajemnic, a tak generalnie to nie chcą zdradzać, jak robią jakieś prace, bo wiadomo, że z tym się wiąże, że trzeba zgłosić to do Urzędu Konserwatorskiego, że wtedy przyjeżdżają, że wstrzymują pracę i dopiero po latach jakieś fakty ważne, naukowe nam objawiają, ale to już nie jest zweryfikowane. I w nocy do nich dopiero przychodzą. Tak, bo to świadomie. Także w tej chwili wczoraj była tu modlitwa, jest taka grupa, która się spotyka zawsze jeden raz w miesiącu w piątek i ja myślę, że dzisiejsze to zwiedzanie takie krótkie, wstępne Sławkowa też zakończymy wspólną modlitwą. Proszę się za profesora i Duchem Twoim. Wyszedłem do Santiago, wziąłem plecak, muszelkę, laskę, jak pielgrzym na drodze świętego Jakuba. Doszedłem do Santiago, ale tęsknota pozostaje. Rośnie i rośnie i popędza mnie dalej. Jestem na drodze muszelką świętego Jakuba po mojej stronie. Na drodze do naszego celu, którym jest Królestwo Niebieskie. Santiago rozkołysze w Twoim wnętrzu dzwon, który będzie Ci całe życie towarzyszył. A jeżeli kiedyś zobaczysz, że jego głos powoli zanika, to nadchodzi czas, aby z powrotem wybrać się na kamino. Módlmy się również za wstawiennictwem wszystkich patronów tego tutaj miejsca, Sławkowa, świętego Jakuba Apostoła, Jana Chrzciciela, jak Pani powiedziała, Mikołaja, Matki Bożej, ażeby towarzyszyli nam na naszych drogach, nie tylko w drogach kamino, ale również w drogach naszego życia. Mówię się to też za tych wszystkich, którzy byli kiedyś w szeregach Towarzystwa Przyjaciół Duchu Świętego Jakuba, że byli z nami, odeszli, znamy takich ludzi. Myślę także o tych wszystkich, którzy tworzyli to miasto, tych rycerzy duchaczy czy innych, prawda, którzy tutaj właśnie tworzyli tę piękną kulturę, która nas otacza. Za naszych przyjaciół, którzy zostali w domu, nie mogli przyjechać do Sławkowa. Tych wszystkich chcemy objąć naszą modlitwą, modlitwą Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Jakubie Apostole.
kościele. Módl się za nami. Na czas naszego spotkania tutaj w Sławkowie, na czas naszych rozmów, wyborów, wielu innych rzeczy, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.